ucieka miejsce finałowe w Polsce Węgierka. Cipesz Tamara na prowadzeniu. Nowozelandka. No i Polka na torze trzecim. Walka o finał B. 250 metrów. Wyraźnie Węgierka i Nowozelandka. Belgijka, Polka i płynąca na torze drugim Hiszpanka Isabel Contreras. Oto właśnie pięknie to wygląda. No troszkę jakby Polka przybliżała się, ale tu jeżeli chodzi o finał A, raczej szans nie ma. I Węgierka, i Nowozelandka odpłynęły zbyt daleko, zresztą jak widzimy w tej chwili. No jeszcze troszkę. Tu widzimy, że bardzo dobrze płynie Hiszpanka na torze piątym. Przepraszam, Belgijka. Belgijka na torze piątym, która zapewni sobie miejsce w finale A, walczy z Nowozelandką. Niewielka przewaga, Węgierka poza konkurencją, Belgijka na miejscu drugim. No a miejsce naszej Justyny Iskrzyckiej będzie za moment znane. Czy będzie to finał B? Na pewno nie będzie to finał A. I wystartowały. Dobrze Polka, na razie najszybciej Dunka. Teraz Kanadyjka Russell, ale to się zmienia. Znowu Dunka Jorgensen. Polka na razie. I widzimy, z jaką prędkością płyną kajakarki. No niestety Polka na torze szóstym nieco zostaje z tyłu. Trzy te środkowe tory. Szwedka, Niemka oraz Dunka. Półmetek. Marta Walczykiewicz w tej chwili na pozycji siódmej. No odpływa Polce finał A. Również Chociaż spójrzmy, zaczyna Polka jakby troszkę przyspieszać, ale do mety coraz bliżej. Te trzy kajakarki. Dunka, Szwedka i Niemka. Na razie Dunka i Szwedka. Marta Walczykiewicz walczy o finał B. No to jest tej chwili stawką trzecie, czwarte miejsce. Na razie na górze zdecydowanie na prowadzeniu Szwedka, Dunka i na miejscu trzecim Marta Walczykiewicz. Na finał A nie starczyło, ale na finał B tak, szkoda.